Redakcję Arundo.eu wspiera Plenty. Wynajem nigdy nie był tak prosty. Z każdą kolejną generacją gogli Meta Quest czuję, że zbliżamy się do punktu, gdy technologia wirtualnej rzeczywistości będzie już gotowa, by w pełni trafić do mainstreamu. Oculus Quest 1 był rewolucyjny w kwestii miniaturyzacji technologii do zastosowań konsumenckich, w pełni bezprzewodowy i nie wymagający połączenia z żadnym zewnętrznym urządzeniem. Quest 2 uprościł wiele elementów i dopracował problemy wieku dziecięcego. Quest 3 natomiast szykuje wstęp do kolejnej małej rewolucji, tym razem w dziedzinie rzeczywistości mieszanej i jeszcze bardziej niż do tej pory cholernie jaram się potencjałem tego, co zobaczymy w tej dziedzinie za kolejnych kilka lat. Technologia ta wciąż potrzebuje paru iteracji, by dogonić marzenia z filmów science fiction, ale to gdzie znajdujemy się dziś względem tego, co 10 lat temu oferował Oculus Rift, dzieli już gigantyczna przepaść. U podstaw Quest 3 jest nie jak nowy produkt, a kolejna iteracja tego samego akcesorium dążącego do perfekcji. To, co działało, zostało na miejscu, tam gdzie technologia poszła do przodu wprowadzono konieczne poprawki i dlatego też użytkownicy poprzedniego modelu Questa poczują się od razu jak u siebie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to przemodelowany system sensorów. Teraz znajdują się one na froncie, a nie w rogach urządzenia i zawierają po raz pierwszy kolorowe kamery zasilające ambitny tryb rzeczywistości mieszanej, który jest w zasadzie kluczowym kierunkiem rozwoju ekosystemu i funkcją, z którą sam wiąże w przyszłości największe nadzieje. Oprócz tego zauważymy, że same gogle są teraz zauważalnie krótsze, choć nie wpływa to ani na masę, te nadal ważą około 500 gramów, ani na wygodę noszenia ich na głowie. W ramach próby utrzymania ceny w przedziale w miarę zdrowym, cięcie kosztów dotyka głównie elementów takich jak mocowanie hełmu do głowy, które jest jedynie niewielką ewolucją prostego systemu z dwójki, choć fanatycy mogą chcieć zapłacić ekstra za zestaw z uprzężą Pro, ale mnie na takie fanaberie niestety na razie nie stać. Nie ma też automatycznego dopasowywania soczewek do rozstawu oczu. Musimy to robić ręcznie za pomocą wygodnego pokrętła, jeśli w ogóle, bo po wyjęciu z pudełka rozstaw był idealny dla mojej perfekcyjnej twarzy. Zresztą jeśli jesteśmy jedynym użytkownikiem urządzenia i tak robimy to w zasadzie tylko jeden raz i nigdy więcej, a sam proces trwa raptem kilka sekund. A skoro o pudełku mowa, to byłem zaskoczony, że dzięki kilku małym zmianom w konstrukcji kontrolerów pudełko pomniejszyło się o prawie 50% względem modelu poprzedniego, co znacząco ułatwia też przechowywanie gogli. Kontrolery bowiem ewoluowały w sensownym kierunku. Są dużo poręczniejsze dzięki usunięciu z nich pierścieni trackingowych, przez co nie obijają się już one o siebie podczas używania, ale korzysta się z nich tak samo jak w poprzednich modelach. Nadal zasilane są również poprzez pojedyncze baterie AA. No i podobnie jak w poprzednich wersjach, trójka posiada wbudowane w opaskę głośniki. Preferuję tę opcję nad używanie słuchawek, ale opcjonalny jack z boku gogli pozwoli podpiąć też i je, na przykład, żeby nie przeszkadzać domownikom. Nie zmieniło się też to, że wyglądam z Questem na głowie jak totalny kretyn, więc zamiast tego popatrzcie sobie na Cusacka. Ogólnie zmiany projektowe oceniam na plus. Po odpowiednim dopasowaniu trójki do głowy nie miałem problemów z ich ciężarem czy ześlizgiwaniem się, nawet przy użyciu domyślnego systemu mocowania, choć dopasowywać je trzeba przy każdym założeniu. System ten jest niestety trochę niewygodny w użyciu i działa teraz na zasadzie szelek, gdzie rozciągamy dwie pętle na boki, by zacisnąć je wokół głowy. Działa, ale nie jest tak sprawny jak na przykład na PlayStation VR 2. W momencie recenzji do wyboru są dwa warianty urządzenia. 128 GB w cenie 550 euro i 512 GB w cenie 700 euro. Oba wyposażone w dwa kontrolery, baterie, podstawowy pasek mocujący i kabel USB-C do ładowania z zasilaczem. Ja wybrałem model tańszy i prawdę mówiąc nie żałuję. Gry VR rzadko zajmują więcej niż kilka gigabajtów miejsca, więc bez problemu zmieściłem na nim kilkanaście tytułów, ale oczywiście więcej pamięci to zawsze lepiej. Warto mieć na uwadze, że 128 giga na pudełku to około 100 giga przestrzeni rzeczywistej po uwzględnieniu formatowania i wbudowanego systemu.
Quest 3 to oczywiście również zauważalny wzrost wydajności. Zastosowano tu chipset Snapdragon XR2 drugiej generacji i przydaje się on choćby przy nowych, naprawdę niezłych wyświetlaczach rozdzielczości 2064x2208 pikseli w każdym oku. I kontrowersyjnie powiem, że mimo braku śledzenia gałek ocznych, bije on dla mnie na głowę konkurencyjny hełm Sony. Choć komfort noszenia PlayStation VR stoi dla mnie poziom wyżej, to już sam komfort dla oczu i utrzymywania ostrości jest na Questie 3 mimo wszystko w moim wypadku nieporównywalnie lepszy. Różnica między jakością obrazu Questa 2 a Questa 3 jest zauważalna, ale niepowalająca i staruszek trzyma się tu jeszcze całkiem nieźle. Więc jeśli zastanawialiście się nad wymianą gogli tylko z tego powodu, to jeśli jesteście zadowoleni z dwójki, raczej nie spieszyłbym się tylko po to z ich wymianą. Oba modele gogli działają nawet w 120 Hz, więc również tu jeden nie ma przewagi nad drugim, choć oczywiście większa moc obliczeniowa trójki działa tu na jej korzyść od czasów ładowania po utrzymywanie płynności gry. Wielkim problemem VR pozostaje niestety czas pracy na baterii. Na jednym ładowaniu pogramy sobie w zależności od poboru mocy z 2, może 3 godziny. To nie za wiele, choć czas ten można łatwo wydłużyć opcjonalnymi akcesoriami czy po prostu powerbankiem wpiętym w port USB hełmu i schowanym do kieszeni. Gry natomiast działają świetnie. Możecie spodziewać się doświadczenia lepszego, a przynajmniej porównywalnego do tego, co oferował Quest 2. Śledzenie pomieszczeń i kontrolerów, choć wciąż zdarza mu się czknąć, wydawało mi się bardziej precyzyjne i zdecydowanie mniej podatne na przykład oślepianie jasnym światłem. Podobno w okolicach premiery tracking nie działał zbyt dobrze, ale od tego czasu najwyraźniej kryzys zażegnano w aktualizacji, bo sam, obcując z goglami dopiero teraz, nie spotkałem się z tym problemem. Postęp widać też po stronie oprogramowania. Lepszy procesor i rozdzielczość to lepsza oprawa graficzna i powoli zbliżamy się do momentu, gdy gęstość pikseli jest tak duża, że przestaje być ona dostrzegalnym problemem, a efekt screen door to już w zasadzie pieśń przeszłości. Coraz większy nacisk kładziony jest również nie tylko na granie kontrolerami, ale bezpośrednie śledzenie dłoni i w wirtualnej rzeczywistości nawigować możemy w wielu aplikacjach palcami, po prostu wciskając przyciski czy przesuwając dłonią po wirtualnych ekranach. Precyzja trackingu, tak długo jak trzymamy kończyny w zasięgu kamer, jest naprawdę niezła, choć w skrajnych sytuacjach nadal zdarzają się problemy z ich chwilowym ginięciem. W moim przypadku jednak na tyle rzadko, że nie wpływało raczej na radość z zabawy. Odkąd pierwszy raz założyłem na głowę Google Glass, dużo bardziej od wirtualnej rzeczywistości jara mnie koncept rzeczywistości rozszerzonej, czyli mieszania prawdziwego świata z elementami VR. I Meta zdaje się mocno inwestować w te technologie. Zuckerberg nazywa Questa 3 pierwszym domowym hełmem rzeczywistości mieszanej i trudno się z tym nie zgodzić. Pomijając profesjonalnego Questa Pro, to na trójce po raz pierwszy niemal dowolnie mieszać możemy światy wirtualne z naszym otoczeniem. Wszystko to dzięki wspomnianym wcześniej kolorowym kamerom. Dzięki nim nie musimy już ręcznie wyznaczać granic pomieszczenia, w którym się znajdujemy, bo sensory głębi zrobią to automatycznie za nas, choć nadal istnieje opcja konfiguracji ręcznej. Możemy też wyznaczać położenie okien czy mebli. Ale co najważniejsze, stary czarno-biały dwuwymiarowy podgląd świata zewnętrznego zastąpiony został przez pełną, trójwymiarową, kolorową rekonstrukcję, która płynnie miesza to, co prawdziwe, z tym, co fikcyjne. Szczątkowa wersja tej technologii dodana została w aktualizacji do Questa 2, ale to na trójce rozwija skrzydła. I zakochałem się w jej możliwościach. Nie tych, które udostępnia dziś, bo te są na razie, nie da się ukryć, dość proste, ale tych, które czekają nas, gdy technologia ta jeszcze trochę dojrzeje. Już dziś natomiast możemy wyłączyć wirtualny świat i patrząc przez kamery zawieszać sobie okno interfejsu w pomieszczeniach naszego domu, gdzie zostają w wyznaczonych przez nas miejscach, jak gdyby były fizycznymi obiektami. Możemy sprzątać czy zmywać naczynia, oglądając sobie jednocześnie filmy na YouTubie i dowolnie nosząc ze sobą okienka. A dzięki temu, że widok z kamery jest trójwymiarowy, nie mamy wrażenia, że patrzymy na płaski obrazek. Jest pełne poczucie głębi, więc nie doświadczymy problemów z wykonywaniem nawet bardziej precyzyjnych czynności. A mnie, jako osoby cierpiącej na mocną chorobę symulatorową, nie przyprawiało to też o żadne mdłości.
Bawiłem się w różne domowe czynności w goglach, żeby zobaczyć, co tak naprawdę da się tak robić, no i naprawdę sporo, nawet jeśli nadal nie jest to zabawa tak komfortowa, jak po prostu ściągnięcie ich z gęby. Na razie technologia ta ograniczona jest przez jeden prosty fakt, a mianowicie bardzo niskiej jakości kamery o rozdzielczości bodajże jedynie 4 megapiksele. Sami zresztą widzicie, jak to wygląda na przykładach wyświetlanych na ekranie. Obraz szumi, a detale takie jak druk na pudełkach pozostają raczej nieczytelne. Paradoksalnie, wirtualne obiekty wyglądają dużo lepiej niż te prawdziwe. Ale już dziś jest to piekielnie przydatne narzędzie i wiem, że straszny ze mnie gadżeciarz, ale będę tego autentycznie używał do wielozadaniowania. I widzę olbrzymi potencjał. Już dziś można sobie tak na przykład zawiesić w powietrzu wirtualny obraz z komputerowego monitora, a jest on bezproblemowo czytelny w najmniejszych detalach. Wyobrażacie sobie taki wirtualny setup, gdzie macie 6 dużych ekranów i nie płacicie za to ani grosza? Naprawdę bardzo jara mnie ten koncept. Jest tu jeszcze jedna wada, niezwiązana bezpośrednio z jakością obrazu. Ponieważ kamery nie znajdują się dokładnie w miejscu naszych gałek ocznych, Quest musi sporo oszukiwać, żeby umieścić wirtualną kamerę tak, żeby pokrywała się z tym, co widzimy bez hełmu. I żebyśmy nie mieli poczucia, że patrzymy na świat z perspektywy trzeciej osoby. Dlatego podczas używania zauważyć można pewne zniekształcenia głębi wokół obiektów, szczególnie tych znajdujących się bardzo blisko krawędzi pola widzenia lub bardzo blisko twarzy. To coś, co prawdopodobnie będzie jeszcze usprawniane, ale na jakiś większy przełom nie liczyłbym w tej generacji systemu. Zresztą nie przeszkadza to zazwyczaj aż tak bardzo. Sam system zawieszania aplikacji w przestrzeni mieszanej jest dziś jeszcze dość prymitywny i ograniczony do pojedynczych okien, ale w nadchodzącej aktualizacji Meta obiecuje jego porządny rozwój w ramach tzw. augmentów, czyli widgetów, które można dowolnie rozmieszczać w pomieszczeniach. Technologia MR, jak nazywa ją Facebook, wykorzystywana jest też wstępnie w szeregu gier i doświadczeń. Darmowe First Encounters na przykład dziurawi wybrany przez nas pokój, wpuszczając do niego potworki, do których musimy strzelać. To świetne demo technologiczne, ale dużo większy potencjał widzę na przykład w zastosowaniach edukacyjnych. Kablem USB podpiąć możemy do hełmu muzyczny keyboard i na przykład skorzystać z aplikacji Piano Vision do nauki gry na fortepianie. I działa to naprawdę super. Wybieramy, gdzie zaczyna się i kończy klawiatura i program nakłada na nią wirtualne poradniki. Wspaniałe. Dziś w sklepie Meta Questa aplikacji i gier korzystających z tej funkcji nie jest jeszcze zbyt wiele, ale to na pewno wyłącznie kwestia czasu. Tym bardziej, że Meta Quest pozostaje najbardziej wszechstronnym headsetem VR w sprzedaży. Ma chyba największą bibliotekę gier i apek spośród całej konkurencji i każdego tygodnia pojawiają się nowe. Meta wprowadziło nawet opcjonalny abonament, który każdego miesiąca dopisuje do biblioteki użytkownika nowe gry. A jeśli zintegrowany ekosystem to dla nas za mało, to już bardzo dojrzałą funkcją jest możliwość połączenia się bezprzewodowo lub po kablu z komputerem i korzystanie z trójki jak ze standardowego pecetowego hełmu. Więc mamy tu w zasadzie hełm do wszystkiego, oprócz PlayStation. Ta wielozadaniowość połączona z możliwością działania bez przewodów, korzystną jak na ten segment rynku ceną i wprowadzeniem do kiełkującego segmentu rzeczywistości mieszanej powoduje, że uważam ten hełm za wspaniały pierwszy krok do świata VR, jak i oczywisty upgrade dla posiadaczy oryginalnego wariantu Questa. Użytkownicy dwójki nie powinni natomiast obawiać się, że ich zabawka stała się z dnia na dzień bezużyteczna. To nadal bardzo dobre gogle. A teraz po premierze nowinki, dostępne nawet w dużo niższej cenie. I choć różnice w komforcie pracy między dwójką a trójką są zauważalne i warte rozważenia, mnie ciężko byłoby już do dwójki wrócić, jest to jednak ewolucja raczej inkrementalna, szczególnie jeśli AR nie leży w waszym kręgu zainteresowań. A jeśli po obejrzeniu tego materiału nadal nie jesteście pewni, czy Quest 3 jest dla was, to pomóc może sponsor poniższego segmentu. Plenty to wypożyczalnia sprzętu, która umożliwi wam wynajem tego lub innych gadżetów. Organizujecie imprezę i potrzebujecie konsoli na kilka dni, albo może rozważacie zakup Questa i chcielibyście sprawdzić go najpierw na własne oczy. Plenty wam pomoże. Po szczegóły odwiedźcie stronę plenty.app lub zerknijcie w opis tego filmu.